Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się stąd 203 punkty po Dotu przejechaliśmy. Na pewno trudny mecz, trudny teren. Kluczbork pokazał w poprzednich meczach i w Puławach, i w meczu z Radomiakiem poza umiejętnościami również i charakter i grę do końca, dlatego no, baliśmy się tego spotkania. Po moim zdaniem nieszczęśliwej porażce w Jastrzębiu, gdzie nie byliśmy tam zespołem gorszym, ale to już jest przeszłość. Na pewno słowa uznania dla zespołu, na pewno cieszy to, że zdobyliśmy dwie bramki, że z tyłu udało nam się dowieść wynik z czystym kątem. Chwała zespołowi, całemu blokowi defensywnemu z Michałem na czele. Naprawdę, jako zespół dzisiaj kawał dobrej roboty. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa, bo w ostatniej kolejce byliśmy mega źli i jak najszybciej chcieliśmy po prostu być tutaj, zagrać kolejny mecz ligowy i jak najszybciej po prostu odrobić te straty, które przytrafiły nam się w meczu ze Strzębiem. Dzisiaj się cieszymy, a od jutra już przygotowujemy się do następnego meczu ze Zniczem. Ja mogę pogratulować trenerze zwycięstwa. Wygrał zasługę lepszy dzisiaj. Ja nie mogę odmówić moim zawodnikom ambicji, jednak indywidualne błędy zadecydowały o tej porażce, bo uważam, że w miarę wyrównany był mecz w pierwszej połowie. Dostajemy bramkę do szatni. Chcieliśmy jak najszybciej to wyrównać, może za szybko. Bo uważam, że dwie sytuacje, jakbyśmy sobie dokładnie dograli, to mógł być remis. No niestety, dostaliśmy drugą bramkę. I nawet gra trzema obrońcami i obrazu nie zmieniła. Goście naprawdę kontrolowali. Ja nie zmienię zdania o tym zespole, bo widziałem mecz w Jastrzębiu i mogę to tylko potwierdzić słowa trenera, bo przegrał zespół lepszy i wiedziałem, że to będzie bardzo ciężko. Tylko mówię, że w tej klasie rozgrywkowej no, takie błędy nie powinny nam się przydarzyć. Przydarzyło się i powiedziałem przed chwilą w szatni, że panowie, no, z tej porażki trzeba wyciągnąć wnioski, bo to była naprawdę surowa lekcja, którą otrzymaliśmy od naprawdę dobrego zespołu. Nie ukrywam tego. To nie tylko dzisiejsza gra, ale w ogóle MKS uważam, że jest kandydatem do awansu, ale my mamy swoje cele. Jak najszybciej musimy sobie powiedzieć, pokazać przede wszystkim nasze błędy, zakasać rękawy i pracować dalej, bo uważam, że tabela jest tak płaska, że właśnie co kolejka będą te przetasowania. Ja myślę, że może taki zimny prysznic nam się przyda. To czas pokaże dopiero po tych dwóch naprawdę dobrych meczach, nie ukrywam. Dzisiaj stało się, że jesteśmy bez punktów. Ale dalej nie zmienię zdania, że cel jest tylko jeden. Utrzymanie tej drużyny w drugiej lidze. A żeby dzisiaj ciężko to ja widziałem, przychodząc do tego klubu. Dziękuję bardzo.